Słuchaliśmy dzisiaj tego pierwszego czytania, długiego, pięknego. Tego czytania, które w starożytności, zresztą w Kościele Wschodnim do dzisiaj, jest całą księgą biblijną. To nie jest tylko, tak jak my mamy w tej chwili, ten układ hebrajski, że jest to 13 rozdział księgi Daniela, tylko w starożytności i w Septuagincie, czyli tym tłumaczeniu na grecki Pisma Świętego Starego Testamentu Hebrajskiego, który do dzisiaj funkcjonuje w całym Kościele Wschodnim, u prawosławnych, u Greków. Jest to osobna księga. Księga Zuzanny. My ją całą słyszeliśmy dzisiaj. Księga, która jest bardzo piękna. Księga bliska nam. Księga, z którą myślę jakoś chcemy się identyfikować. Widzimy dobroć Pana Boga. Tego, który nie pozwala na niesprawiedliwość. Zuzanna, to imię znaczy szoszona, tyle co lilia. Dla nas lilia jest symbolem, też w tym kluczu, symbolem czystości. Czystości kobiety, czystości mężczyzny. Święty Józef jest dla nas patronem też czystości, ukazywany jest lilią. Z czystości, tej czystości również małżeńskiej. Czystości odnośnie stanu, w którym Pan Bóg nas powołał. I Zuzanna jest tą kobietą czystą, kobietą, która nie zgrzeszyła. Kobietą, która właśnie w tej czystości jest wystawiona na próbę. Ta jej piękność pobudziła tych dwóch starców do pożądliwości względem niej. Szantażują ją. I piękna, piękna rzecz, prawda, że ona, nie wiedząc, że stoi po ludzku na straconej pozycji, że ona trzyma się prawa Bożego. To jest niesamowite. Myślę, taki może taka patronka wszystkich tych dziewcząt, zwłaszcza dziewcząt, które często są przymuszane w jakiś sposób przez chłopców, że cię zostawię, że to tak nie można dzisiaj żyć w czystości, że to starożytne, że więc dziewica brzmi dla nas podejrzanie, śmiesznie, cnota to w ogóle już jest rzecz, która wywołuje uśmiech na twarzy, cnotka. Nie, to są wartości, które były i są przepiękne. I Zuzanna właśnie w tym momencie wierzy Panu Bogu. Nawet nie broni się. To jest niesamowite. Ona się tutaj nie broni. Co całą swoją ufność pokłada w Panu Bogu. Modli się. W tym momencie oskarżenia. Zagrożenia jej życia, bo po ludzku to ona wiedziała, że to się spełni, co było zapowiedziane. Że oni będąc we dwóch, składając to świadectwo, też w oparciu o Stary Testament, że świadectwo musi być oparte o dwóch albo trzech. Jest dwóch, jest to dwóch starców, dwóch sędziów, czy ludzi poważnych, ludzi, którzy wiarygodnych, sędziów Izraela. Że ona jako kobieta, jako samotna, nie ma tutaj żadnych szans. Wszystkie fakty wręcz odwrócone świadczą przeciwko niej. Ale ma to zaufanie wobec Pana Boga. Bóg jest ponad tym. I w tym wszystkim się nie zawiodła. To jest Stary Testament, piękny. Pokazuje, że Pan Bóg, to co często słyszymy u proroków, zwłaszcza u Jeremiasza, że Pan Bóg się ujmie za sprawiedliwym, że Pan Bóg, niemożliwe, żeby Pan Bóg dopuścił do tego, że będzie cierpiał, a tym bardziej, że umrze człowiek sprawiedliwy w niesprawiedliwości. Że Pan Bóg jest jego obrońcą i Pan Bóg choćby w ostatnim momencie wystąpi na jego korzyść, obroni go. To jest właśnie ta rzeczywistość, która się dokonuje na krzyżu. Prawda? Kiedy tam Chrystus jest oskarżony o bluźnierstwo i teraz
ten cały dialog z szydzącymi pod krzyżem. Zejdzie? Przyjdzie Bóg, żeby zainterweniować? Ostatni moment. Jak zainterweniuje, pomyliliśmy się. Biada nam. Ale są spokojni. Bo ten, którego oskarżyli, umiera. Bóg się za nim nie ujął. To jest Nowy Testament. W Starym Testamencie właśnie jest jeszcze to, że Pan Bóg wzbudza tego Daniela, proroka, który broni Zuzanny i który doprowadza do sprawiedliwości tej starotestamentalnej, ludzkiej, bliskiej nam, tej sprawiedliwości, że giną ci, którzy oskarżyli Zuzannę. Zuzanna natomiast jest człowiekiem sprawiedliwym, jest przez Pana Boga wyzwolonym. I otrzymaliśmy ten drugi fragment z Ewangelii, również taka Ewangelia, która długo w starożytności istniała swoim trybem, że to był fragment, który był taki trochę sierocy, jak to niektórzy nazywają, bo dopiero w późnym czasie zakotwiczył się ten fragment w początku Ewangelii świętego Jana, ale tam nie było od początku. No podobny trochę, podobna historia jak z tą Zuzanną, ale mamy tutaj, gdzie mamy. I dzisiaj Kościół nas zestawia te dwie rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że mamy już tutaj kobietę, która już nie jest jak Zuzanna. Jest kobietą, która jest grzeszna. I mamy następnego proroka. Mamy tego nowego Daniela, który wstawia się za tą dziewczyną, za tą kobietą. I już nie, że przeprowadza właśnie ten sąd sprawiedliwości, bo gdyby chciał ten sąd przeprowadzić, to ta kobieta cudzołożna musiałaby i powinna zostać ukamienowana jak Zuzanna. Ale ta była winna. Chrystus jest tym nowym Danielem. Jest tym, który mówi, jak Daniel powiedział, że jestem czysty od jej krwi, tak teraz ten nowy Daniel, Jezus Chrystus, powiedział, ona jest czysta od mojej krwi. To jest ta inność, że już nie chodzi o tą ludzką sprawiedliwość, bo my, którzy jesteśmy postawieni wobec tego sądu, który przynosi Chrystus, my, którzy często właśnie albo mamy te kamienie, albo ich nie mamy, albo stoimy jako oskarżeni, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy w środku. Wszyscy jesteśmy oskarżeni i wszyscy jesteśmy winni śmierci. Wszyscy, bez wyjątku. Wyjątek stanowiła Maryja. My wszyscy, mówi katechizm Kościoła katolickiego, jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tymi, którzy zawinili śmierć Jezusa. I Chrystus nas usprawiedliwił. To jest niesamowite. Jesteśmy czyści od Jego krwi. Niebo nam się udało. Niebo byliśmy w porządku. Niebo nie wtopiliśmy jak inni. Może pewne grzeszki mamy na sumieniu, ale inni mają większe. Nie ma takiej opcji. To jest niesamowicie dobra nowina właśnie. Dobra nowina, którą przyniósł Chrystus, polega na tym, że nie na usprawiedliwieniu w tym znaczeniu, że nie mamy sobie nic do wyrzucenia, tylko że nas jako grzeszników Pan Bóg usprawiedliwił. My byśmy często chcieli tak mieć i to jest często taki robak, który nas gryzie od wewnątrz, że my byśmy chcieli przed Panem Bogiem stanąć jako ci, którym Chrystus niczego nie może zarzucić. Że przeszliśmy przez życie nietknięci. Że nam się udało w miarę. Nie popełniliśmy grzechów jakichś takich potwornych. Inni owszem, nam się udało. Ale to jest nieprawda. Wszyscy jesteśmy winni. I to jest to, co święty Jan mówi w swojej Ewangelii, że ten sąd ostateczny został już przeprowadzony. Według Jana my nie czekamy na sąd ostateczny, tylko ten sąd został już dokonany. Gdzie? Na krzyżu.
Tam się dokonał sąd nad światem, nad grzeszną ludzkością. Tam, gdzie my staliśmy wszyscy pod krzyżem, albo uciekliśmy stamtąd jako zdrajcy, jako uciekinierzy, albo staliśmy tam szydząc, albo staliśmy tylko patrząc w bezpiecznej odległości, jak lud stał i patrzył. My wszyscy jesteśmy winni tej śmierci, ale Bóg, i to jest właśnie ten kryzys, ten sąd, który się dokonał, który Chrystus zapowiadał w swojej Ewangelii, ale jest to sąd miłosierdzia. Że Bóg nas usprawiedliwił. Jesteśmy czyści, niebo nam się udało, bośmy już zgładzili nasze grzechy, bośmy się napościli, bośmy się namodlili. Nie, tylko z jednej przyczyny, że On nas usprawiedliwił. Nie ma większego i mniejszego grzesznika. Może fakt, że od starszych, ponieważ starsi mają najwięcej, bo życie zamiast ujmować nam grzechów, tych grzechów nam dodaje. Im dłużej żyjemy, tym dłużej grzeszymy. Dobra nowina. Chrystus nas usprawiedliwia, daruje nam grzechy. Jest taki midrasz żydowski, takie opowiadanie, którym Hebrajczycy pouczają swoje dzieci, nie tylko pouczają siebie nawzajem, mówiąc, że dlaczego w Księdze Powtórnego Prawa jest powiedziane takie słowo, że Bóg jest porównany do orła, który niesie na sobie swoje pisklęta. I mówią rzecz taką, że zazwyczaj ptaki niosą swoje pisklęta w szponach. Że jak je niosą, to biorą je po prostu za oszywę i przenoszą. Natomiast, że tylko orzeł, tak jest przesłanie tego midraszu, że tylko orzeł niesie te pisklęta na sobie. Tak jest powiedziane w Księdze Powtórnego Prawa. I w ten sposób oni to tłumaczą, że każdy inny ptak jest słaby. I dlatego niesie to piskle w swoich szponach, ale poprzez to pierwszym, który jest zagrożony w razie czego, jest ten pisklak. Natomiast ze strony innych też drapieżników. Natomiast orzeł jest niezagrożony przez niczego, jest królem ptaków drapieżnych. I on jest zagrożony tylko przez człowieka, który strzela do niego z łuku. I dlatego ten orzeł, żeby chronić swoje piskle, niesie je na sobie. Że jeśli mają te strzały kogokolwiek ugodzić, to ma być ta matka, która niesie to piskle na sobie. I to jest symbol właśnie Pana Boga, który jest pokazany w Księdze Powtórnego Prawa, który też w Księdze Wyjścia jest bardzo pięknie opisany, prawda, że Bóg, który chroni Izraela przed Egipcjanami, jest tym, jak przy przejściu przez Morze Czerwone, jest, że ten obłok staje pomiędzy Egipcjanami a Hebrajczykami, żeby chronić Izraela. Że jeśli nawet Egipcjanie będą strzelać do Izraela, to te strzały będą padać w chwałę Pana, w obecność Pana Boga, w ten obłok, który jest symbolem obecności Pana Boga. To jest właśnie symbol, ale symbol tego, jakim jest Bóg, że nas chroni. Ja myślę, że my z naszej perspektywy możemy jeszcze inaczej na to popatrzeć. Że my, jako ci uciekający, chroniący przez Pana Boga, my byliśmy na tyle bezczelni, że myśmy tą chwałę Pana Boga ostrzelali. Że Bóg tyle zrobił dla nas, a myśmy się obrócili przeciwko Niemu. Ale ta chwała Pana Boga nie odpowiedziała pięknym za nadobne. Bóg się człowiekiem nie zniechęcił, nie odrzucił go.
nie zostawił go samemu, tylko przyjął te wszystkie ciosy na siebie w Chrystusie. Jego ciało zniszczone za nasze grzechy, każda rana. To jest moja sprawka. Chrystus tak nas ukochał. Jego ciało mówi o moim grzechu. Wziął moje grzechy, moje rany na siebie, żebym ja mógł żyć. Tak ochronił tą kobietę cudzołożną, tak chroni i mnie. To jest ta miłość, która jest blisko mnie, ta miłość, która mnie ochrania. Chrystus nie powiedział tak, jakbyśmy często dzisiaj chcieli powiedzieć. Nic się nie stało. Kobieto, to drobnostka, to taki grzeszek. To dzisiaj wszyscy tak robią. Nic z tego. Chrystus wie, że się stało. Wie, że grzech jest potworny. Że ten grzech rani Jego, zabija Jego. Dlatego mówi: idź i nie grzesz więcej. W Twoim interesie to leży, grzeszniku, żeby nie grzeszyć. Grzech, każdy grzech jest sprawą potworną. Uderza mnie bardzo jakoś któryś już raz z kolei. W tym krótkim czasie spotykam się z takim stwierdzeniem, że dzieci uciekają od rodziców w ramach kwarantanny, żeby zamieszkać z chłopakiem, z dziewczyną. Świetny czas uciec z domu na czas kwarantanny, izolacji. Wejść w grzech. Tacy głupi jesteśmy. Chrystus bierze ten grzech na siebie, ale obyśmy chcieli ten grzech na Niego złożyć, żebyśmy właśnie mieli to przekonanie, że nie w grzechu leży życie, ale w bliskości Jezusa Chrystusa. Amen.